Dzisiaj chcę mówić na temat Bożej obecności. I ktoś sobie może pomyśleć, i tytuł jest taki, nie wiem, czy będzie wyświetlony, nie zaniedbuj Bożej obecności. Co to znaczy, to mam wrażenie, że będę potrafił tego wytłumaczyć. Ale ostatnio mówimy dość sporo o Bożej obecności i nie jest to pierwszy temat. I wiecie, dla mnie to jest takie potwierdzenie, że Bóg chce mówić do nas na ten temat. Bo wiem, że mówił i pastor, i jakieś osoby, jeszcze bracia wcześniej głosili na ten temat. I kiedy Bóg kładzie ten sam temat, te same myśli wielu osobom w zborze, to znaczy, że chce do ciebie i do mnie coś na ten temat powiedzieć. I wiecie, to nie jest tak, że my dostajemy tutaj osoby, które głoszą od pastora rozpiskę, masz mówić o tym, o tym, o tym, ale sami się przekonujemy, że jeżeli mamy coś położone na sercu i nagle się okazuje, że we wtorek czy w niedzielę brat mówił o tym samym albo w tym samym kierunku, to daje tak człowiekowi takie poczucie pewności, że idzie we właściwym kierunku. I ja dzisiaj tą pewność mam, dlatego że te myśli, którymi się chcę dzisiaj z wami podzielić, Bóg naprawdę kładł mi już na serce i przez kawałek będzie to kontynuacja mojego ostatniego słowa na temat Samuela i wzbudzania pokolenia wiary, ale nie, to nie jest jakaś tam druga część, także że można to zupełnie oddzielić. Jest to kontynuacja, dlatego że Biblia jest kontynuacją. Kiedy czytamy jedną historię, to nie przeskakuje nagle do innej, ale widzimy, jak po kolei się wypełnia jego zamysł. Więc co możemy powiedzieć na temat Bożej obecności na świecie, w Kościele czy w nas? Przede wszystkim, że Bóg jest i świat jest wypełniony Jego obecnością. Już samo imię Boże mówi Jam jest. Bóg nie precyzuje, że Jam jest tylko w Kościele albo Jam jest tylko w Tobie. Po prostu Jam jest wszędzie, bo Bóg jest wszech, pomóżcie mi, wszechobecny, tak. Bóg jest wszechobecny, czyli Bóg stworzył sobie ziemię dla swojej przyjemności, stworzył nas, dlatego że On jest wszechobecny. To podstawowa prawda, ale Słowo prowadzi nas dalej. Duch Święty zamieszkuje w nas, czyli w ludziach wierzących. I w drugim liście do Koryntian mamy takie słowo, że Duch Święty jest zadatkiem Bożej obecności. Co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy zapieczętowani. Jeżeli nawróciłeś się na nowo, masz Bożą obecność w sobie. I tego nie chcę nikomu odebrać. I masz Bożą obecność w sobie. Gdziekolwiek idziesz, jesteś w domu, w pracy, na spacerze, niesiesz na sobie Bożą obecność. Duch Święty zamieszkuje w nas. Duch Święty zamieszkuje w każdym wierzącym. I to jest absolutna prawda. Ale jest szczególny rodzaj Jego obecności przeznaczony dla Jego dzieci. Bóg nie chce się ograniczać tylko do tego, co już powiedziałem. On chce manifestować się nie tylko w nas, ale chce manifestować się poprzez nas dla tego świata. On chce się manifestować dla tego świata, używając nas i Bóg chce w sposób szczególny spotykać się ze swoimi dziećmi. Pamiętacie, jak Adam chodził po Edenie, miał cudowną Bożą społeczność i nagle ta społeczność była przerwana. I mówi, gdzie jesteś, Adamie? Adam się skrył. Ta społeczność została zerwana, ale w Jezusie Chrystusie możliwości, moc i potencjał tej społeczności zostały przywrócone. Więc pytanie jest nie, czy Bóg chce się manifestować w sposób dużo większy w nas, w Kościele, tylko czy my mamy pragnienia, żeby tego doświadczać. Czy może przypadkiem nie zletnieliśmy do tego stopnia, że wystarczy nam ten absolutnie podstawowy poziom Bożej obecności w naszym życiu. To jest pytanie, gdzie ja sobie zadaję i wierzę, że każdy z was będzie w stanie sobie sam na to odpowiedzieć. Księga Jeremiasza zachęca nas do czegoś. Jeżeli możemy wyświetlić 29:13. Księga Jeremiasza 29:13. I tu jest cudowna obietnica związana z Bożą obecnością. Bóg mówi, znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Tak, potwierdzenie, tak, gdy będziecie mnie szukać, ale jak? Całym swoim sercem. Wiecie, to jest zachęta dla nas, ale też wskazówka, jaką drogą my mamy iść. Widzimy, że On jest dostępny dla tych, którzy Go szukają w sposób szczególny.
On jest dostępny dla tych, którzy Go szukają i to szukają Go z całego serca i szczerze. I to powoduje nagrodę, że Bóg się chce znaleźć dla swojego ludu. Dlatego, że Boża obecność jest progresywna. Co to znaczy? To, że nie ma czegoś takiego jak stały poziom. Ona może wzrastać. Bóg jest niczym nieograniczony. Ona może wzrastać, zwiększać się więcej niż widzimy. I nigdy nikt na ziemi z ludzi nie wyczerpie poziomu Bożej obecności, żeby powiedział, ja już doświadczyłem maksymalnie, co można doświadczyć. Każdy, kto spotkał się z Bożą obecnością w sposób szczególny, namacalny, to mówi, to tylko wzmogło mój apetyt. Kiedy ostatnio tutaj pastor Tomczyński mówił, to mówi, on tak usługuje słowem, że w każdej innej dziedzinie on by był zmęczony, ale to, że Duch Święty daje mu słowo, to tylko jeszcze większa obecność, jeszcze większy głód, jeszcze większy apetyt, jeszcze większe namaszczenie. I pomimo, że jest w stanie usługiwać 5, 7, 8 dni z rzędu, to się nie kończy, dlatego że Bóg jest progresywny. Im bardziej Go będziemy doświadczać, im bardziej będziemy w Nim trwali, tym więcej będzie chciał w nas się objawiać. Widzimy to po historiach zapisanych na Starym Testamencie, Nowym Testamencie. Historie spotkania Boga z Mojżeszem, z Abrahamem, z Dawidem, z Saulem, Samuelem, Eliaszem, Pawłem w Nowym Testamencie, Jezusa z uczniami, a także wielu Bożych mężów na przestrzeni ostatnich wieków. To się nie skończyło. Biblia ma swoją ostatnią stronę, to prawda, ale Boża obecność chce wylewać się na nas i na swój Kościół. Czy więc jest zasadne takie pytanie, że możemy zaniedbywać Bożą obecność? Czy to jest zasadne pytanie dzisiaj w Kościele, dzisiaj w XXI wieku, że może nam się zdarzyć zaniedbywać Bożą obecność? Ja nie odpowiem tutaj na to pytanie. Chcę was pobudzić do tego, żebyście sami sobie zadali. Czy my jako ludzie nawróceni, nowotestamentowi, wierzący, możemy zaniedbywać Bożą obecność? I chciałbym was zaprosić do przeczytania kawałka pierwszej księgi Samuela. 6 rozdział, 21 do 7 rozdziału, początku 2 wersetu. Jest tam taka historia, która bardzo, kontynuując w ogóle ten temat Samuela i jego służby, bardzo mocno dotknęła i zastanowiła mnie właśnie w tym temacie. Więc czytamy od 1 Księga Samuela, 6 rozdział, 21 werset, zaczynamy. Potem wyprawili posłańców do Kirjat Jearim. Filistyni zwrócili skrzynię Pana. Zgadzamy się z tym, że skrzynia Pana była synonimem Bożej obecności. Więc zwrócili skrzynię Pana, donosili. Przyjdźcie do nas i zabierzcie ją do siebie. Ludzie z Kirjat Jearim przyszli więc, wzięli skrzynię Pana, przynieśli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Jego syna Elezera poświęcili, aby sprawował nad nią opiekę. Od dnia złożenia w Kirjat Jearim minęło wiele czasu. To jest 20 lat. Tutaj się zatrzymamy. To jest 20 lat. Skrzynia Bożej obecności, która w narodzie izraelskim była dana dlatego, aby manifestować Bożą obecność pośród nich, została w czasie Heliego skradziona, została przez Filistynów zdobyta. Tak jak pamiętamy, kapłaństwo Heliego i jego synów doprowadziło do katastrofy, naród został pokonany, skrzynia została zabrana. Ale po pewnym czasie Filistyni zobaczyli, że nie mają z niej pożytku, a wręcz przeciwnie, że mają kłopoty i nie chcę teraz rozwijać tego tematu, dlatego że nie była dedykowana do nich. I oni mieli więcej oleju w głowie, śmiem powiedzieć, niż w tym czasie naród izraelski i oddali z całymi honorami, tak, odwieźli na wozach skrzynię. Tylko jest jeden mały problem. Tam jej nikt nie oczekiwał. Kiedy stracili skrzynię, kiedy stracili Bożą obecność, nikt tej obecności z powrotem w narodzie izraelskim nie oczekiwał.
ona stała się problemem. Zabierzcie ją sobie, Filistyni ją zwrócili, no dobrze, ale co my mamy z nią zrobić? No to znaleźli gospodarstwo na wzgórzu Abinabeba i przez 20 lat skrzynia tam sobie leżała. Do nikomu nie była potrzebna. I wiecie, to jest taki moment, kiedy zastanawiasz się, czy oczywiście czytamy Stary Testament i ktoś może powiedzieć, ho, 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 to są dalekie historie, ale przekładając ten problem, to pytanie na nowotestamentowy czas, na nasz czas, na tu dzisiejszy czas, czy ja przypadkowo nie odstawiłem skrzyni Bożej obecności, w cudzysłowie Bożej obecności, na półkę gdzieś? Na hak nie zawiesiłem? Będąc wierzącym, będąc chodzącym do kościoła, będąc nawet usługującym czy liderem, czy jakkolwiek. Dotyczy to każdego. To jest pytanie, które ja sobie zadałem. Minęło wiele czasu, 20 lat. Wiecie, to jest szmat czasu. 20 lat skrzynia sobie i nikomu do niczego nie była potrzebna. Dopiero kiedy Samuel rozpoczął swoją służbę, kiedy minął ten czas, kiedy on dojrzał, wzrósł na tyle i przełamał duchową spuściznę po kapłanie Helim i po jego synach, skrzynia mogła znowu zostać wprowadzona na swoje miejsce. To były mroczne czasy i spowodowane były przez zagrabienie Filistynów. Ale ten czas spowodował potężną skazę na sercach Izraelitów. Dopiero po 20 latach. I czytamy, co po 20 latach się stało. Pierwsza księga Samuela 7, 7 rozdział 3-6. Wówczas Samuel wezwał wszystkich. Jeśli z całego serca chcecie zawrócić do Pana, to usuńcie spośród siebie innych bogów, w tym Asztary. Skierujcie serca ku Panu, służcie wyłącznie Jemu. On zaś wybawi was spod władzy Filistynów. Izraelici usunęli Baalów, Asztary, zaczęli służyć wyłącznie Panu. Wtedy Samuel polecił im: zgromadźcie całego Izraela w Mispie. Tam będę się modlił za wami do Pana. Ludzie zgromadzili się więc w Mispie, czerpali tam wodę, wylewali przed Panem, pościli. W tym dniu przyznawali: zgrzeszyliśmy Panu, przeciw Panu. Samuel zaś rozstrzygał w Mispie sprawy Izraelitów. Nastał czas przebudzenia, nastał czas odnowy. Izraelici wrócili do społeczności. Kiedy to się stało? Kiedy Samuel, który był wzbudzonym pokoleniem, mówiłem o tym poprzednim razie, rozpoczął służbę. Zakończył się czas Heliego, zakończył się czas synów, którzy nie znali Boga, rozpoczął się czas Samuela, proroka wzbudzonego, i to też mówiłem szczegółowo, wzbudzonego na słowie, na modlitwach, i przyszedł czas. Kiedy Samuel rozpoczął swoją służbę w oparciu o Bożą obecność, to zaczęły przychodzić zmiany. I ja wierzę, że kiedy my zaczynamy dbać o Bożą obecność, to do naszego życia, do naszego kościoła, do naszego miasta, do naszych domostw będą przychodziły zmiany. Bo o tym mówi Boże Słowo. Jakiego rodzaju to są zmiany? W tej historii, czytamy, nastąpiła duchowa odnowa. Zgadzamy się z tym? Duchowa odnowa, oczyszczenie ludu z innych bogów. Kolejna, odnowa służby Bogu. Wzbudzenie na nowo ołtarza Bogu, wzbudzenie na nowo oddawania czci Bogu. Nastąpiła odnowa moralna, bo lud zaczął żyć według standardów bożych. Nie plugawił się już z bożkami, z innymi ludami. Więc nastąpiła odnowa moralna. I w końcu nastąpiła odnowa fizyczna, dlatego że w tym momencie pokonali Filistynów. Zdobyli wolność. Okazało się, że mogą być wolni. Dostali siłę i moc. Czyli odnowa fizyczna. Jeszcze raz powtórzę. Odnowa duchowa w Bożej obecności. Odnowa służby Bogu. Odnowa moralna i odnowa fizyczna. To się zadziało, kiedy Samuel zaczął służbę w oparciu o Bożą obecność. To się zadzieje w naszym życiu, czy to będzie się działo w naszym życiu, kiedy my będziemy dbali o Bożą obecność. To nie są jakieś niuanse w słowie, to jest inny rodzaj życia w oparciu o relację z naszym Panem. Głód Bożej obecności
zawsze radykalnie zmieniał poziom życia. Jeszcze raz to powtórzę. Głód Bożej obecności zawsze radykalnie zmieniał rodzaj, sposób życia Bożego ludu. Właśnie w tych aspektach, w aspekcie duchowym, w aspekcie służby Bogu, w aspekcie moralnym, w aspekcie fizycznym. Od Heliego i jego synów, którzy nie znali Boga, Bóg przeprowadził ich do Samuela, wzbudzonego na słowie, który gdy zaczął służbę, odmienił los nie tylko świątyni, ale całego kraju. Cały kraj został wyzwolony. Cały kraj został pozbawiony najeźdźcy, ale także każdego mieszkańca z osobna. Dlatego, że zaczęli się pilnować, zaczęli służyć tam, gdzie mają służyć, zaczęli być przed Bogiem, a nie przed bożkami. Odkąd Samuel zaczął służbę, skończył się też czas, że słowo było rzadkością. Pamiętacie, w poprzednim zwiastowaniu mówiłem, że słowo było rzadkością. Dlaczego było słowo wtedy rzadkością za kapłana Heliego? Dlatego, że służba była w oparciu o tradycję, bo służba była w oparciu o zewnętrzne rzeczy. Tam jest napisane, że synowie Heliego w ogóle Boga nie znali, ale byli kapłanami. I słowo było rzadkością. Kiedy pojawił się Samuel, zaczął ludziom usługiwać Bożym Słowem, rozstrzygać sprawy. W mispie zasiadał, rozstrzygał Boże sprawy, przynosił Boże objawienie. Ktoś miał problem, przychodził do Samuela, on po modlitwie wiedział, co ma powiedzieć, jak ma doradzić, jak ma rozstrzygnąć, idź w lewo, idź w prawo. Więc to wszystko zadziało się. A dlaczego dla nas dzisiaj to może być takie ważne, powinno być ważne? Dlatego, że Nowy Testament mówi, że wszyscy jesteśmy kapłaństwem świętym. Tak? Tylko tam był Samuel, był kapłanem, ale Nowy Testament do ciebie i do mnie mówi, że jesteśmy kapłaństwem świętym, ludem wybranym. Więc jesteśmy jak kapłani jesteśmy odpowiedzialni za posługiwanie w Bożej obecności. I jeżeli nie mamy tego, nie funkcjonujemy, to przynajmniej wzbudźmy pragnienie, a wierzę, że każdego z nas Bóg poprowadzi bliżej siebie. Druga historia, którą dzisiaj chciałem przeczytać, jest zapisana w pierwszej Księdze Królewskiej, 19 rozdział. I to będzie dłuższy fragment, wersety 8-15, dlatego że nie chciałbym stracić kontekstu, więc pozwólcie, że przeczytamy teraz dłuższy fragment, ale kontekst tego spotkania. Historia tutaj mówię historia, bo wydarzyło się, to nie jest przypowieść, wydarzyło się, jest historia Eliasza, który uciekał przed królem Achabem, uciekał przed Izabel i schronił się gdzieś w jaskini. I czytamy od 8 wersetu tak. Eliasz wstał, posilił się plackiem, napił się wody i tak posilony szedł przez 40 dni, 40 nocy, aż dotarł do góry Bożej, do Chorebu. Tam wszedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło go słowo Pana. Co tu robisz, Eliaszu? I Eliasz odpowiada, żarliwie obstawałem przy Panu Bogu zastępów, odpowiedział, dlatego że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków. Zostałem ja sam, ale także i mnie chcą pozbawić życia. Wówczas Eliasz usłyszał, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przechodził Pan. Przed Panem, czyli to jeszcze nie był Bóg, przed Panem dął wiatr silny, porywisty, poruszał góry, odrywał kawałki skał, lecz nie w tym wietrze był Pan. Po wietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza. Zaszemrał cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wyjścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? Bóg pyta drugi raz. Co tu robisz, Eliaszu?
I Eliasz odpowiada, zwróćcie uwagę, znowu to samo. Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów, odpowiedział. Dlatego, że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków, zostałem ja sam. Ale mnie także chcą pozbawić życia. Wtedy Pan polecił, idź, ruszaj w swoją stronę. To wystarczy do tego momentu. Idź, ruszaj w swoją stronę. Wiecie, cudna historia pokazująca, i znowu, ona jest bliżej nas, niż się wydaje z posadowienia w Biblii. Ktoś może powiedzieć, no znowu jakieś historie sprzed 3000 lat, po co to komu? Ale wierzę, że was przekonam do tego. Pierwsze widzę tutaj w 10 i w 14 wersecie Eliasz odpowiada dokładnie to samo. Co, Bóg się pyta, co tu robisz? A on, wszyscy mnie chcą zabić, uciekam i tak dalej. I od razu zobaczyłem coś takiego, że my stając przed Bogiem mamy przygotowane dla Boga swoje scenariusze rozmowy. A Bóg mówi, ale co tu robisz? On nie rozmawia z Eliaszem. On nie ciągnie tego wątku, no wiesz, no ale rozwiążmy to jakoś, jest nadzieja. Bóg odpowiada, pyta go tylko jedno, co tu robisz? Nie jesteś w miejscu, gdzie powinieneś być. Ale powiedzcie mi, czy Eliasz kłamał? Czy mówił nieprawdę? On mówił o prawdzie. O czym on mówił? On mówił o tym, jaki on był dobry. Co on dla Boga zrobił? To jest prawda. On mówił, jaki Izrael był zły. Co zrobił przeciwko Bogu, to też była prawda. I mówił, jakie czuje na sobie zagrożenie. Tylko moje pytanie jest tak, czy Bóg tego wszystkiego nie wiedział? Dokładnie wiedział. Wiecie, i przyszła mi taka myśl, że kiedy ja stoję w modlitwie, ja czasami zaczynam Bogu opowiadać o swoich problemach. Ja zaczynam mu mówić całe swoje scenariusze, historie, tak, bo to, bo tamto. Ale Bóg o tym wszystkim wie i On tego nie oczekuje. On oczekuje czegoś innego, abym stanął w miejscu, gdzie On mnie chce. Czy to była jaskinia? Eliasz się tam poszedł schronić, dlatego że czuł się zagrożony fizycznie. A Bóg mówi, co tu robisz? Bądź przed Panem. Ta jaskinia nie jest miejscem Bożego objawienia dla ciebie. Bożego objawienia miejscem jest góra Pana. Bo tam jest zaopatrzenie, tak to możemy w Mojżeszu przeczytać. Na górze Pana jest zaopatrzenie. I pomimo, że było to miejsce prawdziwe, że Eliasz nie kłamał, co więcej, dochodził do niego głos, bo on słyszał w jaskini głos, ale to nie było miejsce, gdzie Bóg chciał się objawić w sposób szczególny. I pytanie moje do mnie dzisiaj jest, a wierzę, że też was zainspiruje, aby sobie go dodać, czy ja dzisiaj jestem w miejscu mojej jaskini, mojego spracowanego miejsca, jak najbardziej poprawnego, czy jestem w miejscu, gdzie Bóg chce mnie mieć, aby do mnie mówić. Bóg już dawno rozwiązuje nasze sytuacje. Czasami opowiadamy mu o naszym problemie, który jak najbardziej jest prawdziwy. Nie masz w tym żadnego wymyślania. Ale Bóg jest Bogiem ponad czasem. Z kontekstu historii dowiadujemy się, że on do Eliasza mówi, że 7000 ludzi zostawiłem sobie. A kogo widział Eliasz? On mówi, zostałem ja sam. Tylko ja sam. Bóg mówi, 7000 ludzi zostawiłem, dlatego że perspektywa patrzenia Eliasza na problem jest inna niż perspektywa Boga na nasz problem. Kiedy my mówimy, Boże, ten problem jest taki duży, on jest prawdziwy, to prawda, ale Bóg mówi, ja już mam przygotowane rozwiązanie. Być może go jeszcze nie widzisz, być może on jest poza zasięgiem twojego wzroku, ale rozwiązanie twojego problemu już jest przygotowane. Krzyż nam mówi, że wykonało się, tak? Nie widzimy czasami rozwiązań. To jest nasza ludzka ułomność. Patrzymy wzrokiem skierowanym w dół zamiast wzrokiem skierowanym w górę. Ale Bóg ma rozwiązania dla nas przygotowane. Więc to pytanie, co robisz, Eliaszu, dotyczy tak naprawdę każdego z nas. Co tu robisz? I to nie jest to, że poszedłeś gdzieś w długą, że nie wiem, zapomniałeś o swoim Bogu. To nie chodzi o to, że znajdujesz się w miejscu jakiegoś absolutnego potępienia.
to chodzi o to, czy nawet będąc w służbie, czy nawet będąc zaangażowanym, zapracowanym, a może szczególnie dlatego, że jesteś tak bardzo zapracowany, Bóg mówi, co tu robisz? Czy stoisz dzisiaj przed miejscem Bożego objawienia, objawienia mojego słowa? Eliasz przedstawia swoje zasługi. Zrobiłem to, zrobiłem tamto, zrobiłem to. Ale Bóg nie koncentruje się na naszych zasługach, dlatego że On je zna. To nie dlatego, że On je chce wykreślić. On je zna, ta nagroda już jest dla nas. On pyta się, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Leszku? Gdzie jesteś, Krzysiu? Gdzie jesteś, Ireno? Gdzie jesteś, Władku? Każdego pyta po imieniu, czy stoisz przed Nim w miejscu słyszenia Jego głosu, nie w miejscu pracy. Wiecie, od razu przypomniała mi się historia nowotestamentowa, kiedy Jezus spotkał się z Martą i Marią. To jest dokładnie bliźniaczy temat. Marto, 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 jesteś tak zapracowana, a powinnaś być u stóp. Czy Marta robiła coś złego? Nie, przygotowywała imprezę, przygotowywała jedzenie. Chciała obsłużyć i wszystkich zadowolić. I to było potrzebne. To było absolutnie potrzebne. Jezus przyszedł po to, żeby odpocząć, najeść się, żeby Jego ciało dostało. Ale w moment, kiedy ona mija się z Bożym objawieniem słowa, nie jest dobrym momentem dla jej życia. I moment, kiedy ty i ja przekładamy nawet Bożą pracę i Bożą służbę nad spotkanie Jego obecności, nie jest dobrym momentem w naszym życiu. Bóg chce nas mieć blisko siebie. Kiedy stoimy przed Bogiem, nie musimy Mu mówić o tym, co zrobiliśmy, jaki jest problem. Lepiej Mu powiedzieć, kim On dla nas jest. To jest to, co On oczekuje. On nie oczekuje od nas, żebyśmy wylali listę naszych problemów. Bo tak jak powiedziałem, On rozwiązanie tych problemów już ma. 7000 ludzi stało w Izraelu, o których Eliasz nie miał żadnego pojęcia. Przed Bogiem mówił, zostałem tylko ja sam. Więc ważne jest, abyśmy mówili Bogu, kim On jest dla nas, co On zrobił dla nas, a nie co powinien zrobić, a jeszcze nie zrobił, a my tyle czekamy, bo jeszcze sprawa nasza nie jest rozwiązana. Więc jeżeli mam takie momenty, że często mi się wydaje, dlaczego Bóg do mnie nie mówi, to muszę sobie zadać pytanie, czy jestem w miejscu, gdzie On chce, czy jestem w swojej jaskini służby, zapracowany, zagoniony i schowany, a Bóg chce mówić na górze, na której jest objawienie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że On jest Bogiem suwerennym i On chce Cię mieć w swoim miejscu, a my chcemy mieć Boga w swoim miejscu. I kto ma rację? Bóg ma rację, amen. Bóg ma swoje miejsce rozmowy z nami, ale to miejsce jest zawsze na Jego zasadach. I nie jest to jaskinia, ale góra przed Nim. Nie musimy być, my musimy być w miejscu Jego obecności, w obecności Jego głosu, a nie odwrotnie ściągać Boga do miejsca naszej jaskini. To nie znaczy, że Bóg o niej nie wie. To nie znaczy, że w tej jaskini Jego głos będzie zupełnie niesłyszalny. Eliasz słyszał to pytanie, co tu robisz? W jaskini Eliasz miał relację, ale miejsce spotkania to nie było. To było na Bożej Górze. Tam jest miejsce objawienia słowa, tam jest miejsce głębokiej relacji i tam jest miejsce poznania Jego planów. Dlaczego więc tak często zadawalamy się przebywaniem w jaskini? Dlaczego tak często mówimy, ja tu jestem, powinienem być, tyle pracy, nikt tego nie zrobi? Dlatego, że być może tak naprawdę to jest miejsce naszego duchowego komfortu. I nie chce nam się stamtąd ruszyć przed Boże oblicze. A być może wejście na górę łączy się z wysiłkiem. I zawsze za to jest cena do zapłacenia. Wejście na górę to nie będzie wejście komfortowe. Taka głęboka relacja z Bogiem, kiedy On przychodzi ze swoim objawieniem, nigdy nie nastąpi w miejscu naszego komfortu. Tam, gdzie nam jest wygodnie. A być może góra to jest nowe miejsce, którego nie znamy. I może boimy się wejść, boimy się zmienić miejsce naszego przebywania. W końcu być może
całe nasze życie dla Pana znajdowało się w jaskini. I tam stale dla Niego pracowaliśmy. Ale On chce dziś zadać pytanie, co tu robisz? Wyjdź na górę, bo tam jest moje objawienie, tam jest moja twarz. Tam usłyszysz mój głos w inny sposób niż do tej pory. W jaskini Eliasz wyliczał to, co zrobił do tej pory, jakie miał zasługi i tak jak powiedziałem, to było prawda. Ale pamiętajmy, że na górze Bożej jest zaopatrzenie. Tam Eliasz poznał Boże plany dla siebie na tej górze. Tam doznał Jego obecności, tam doznał Jego posilenia, odnowy, regeneracji, ale też poznał plany, co ma dalej dla Boga robić. Czasami, wiecie, jest tak, że Bóg chce nas przestawić w jakieś miejsce, bo to miejsce jest już przeznaczone dla kogoś innego i możecie widzieć w innym miejscu. Ale żeby to nastąpiło, to musisz usłyszeć Boży głos. I to musi być głos, który wejdzie ci głęboko. A więc podobnie jak u Samuela, w Bożej obecności Eliasz, do Eliasza przyszła odnowa. Jaka odnowa? I znowu przyszła odnowa do niego fizyczna, posilenie dla jego ciała. Dlaczego był w jaskini? Dlatego, że miał depresję. On był zestresowany. Wszyscy mnie chcą zabić. Izrael zrobił to i to i to i wszyscy Achab, Izabel i tak dalej. A więc przyszła fizyczna odnowa do jego ciała. Przyszła odnowa duchowa. Na nowo wstąpił w niego wiara w Boże Słowo, w Boże posłannictwo. Wiedział, co ma zrobić. Był Bożym mężem. I w końcu odnowa służby. Przyszła na górze. Poznał Boże cele. Usłyszał głos. Idź tam, zrób to, namaść tą osobę. Nie usłyszałby tego, kiedy przebywałby schowany w bezpiecznej, głębokiej jaskini. Eliasz był prorokiem Pana, ale stracił w pewnym momencie swoją świeżość, czujność duchową. Dlatego Bóg do niego mówił, co tu robisz? Przeprowadził go. Zauważcie, cudowne jest to, że Bóg nie przychodzi z karceniem. On nie skarcił ani Marty, on nie skarcił Eliasza. On ich delikatnie przesunął w miejscu, gdzie on pragnął. To nie była nagana. To nie było, wiecie, pretensja. Tylko pytanie, co tu robisz? Przejdź, tam na górze jest twoje miejsce. I znowu możemy się zapytać, czy ta postać Eliasza dla nas nie jest zbyt odległa. Przecież jesteśmy ludem Nowego Testamentu, jesteśmy zapieczętowani krwią Jezusa. Czy to takie nie jest troszeczkę naciągane? Więc chciałbym, żebyśmy przeczytali list Jakuba 5,17, jeden werset, który nas przyprowadzi, mam nadzieję, do miejsca właściwego. I czytamy w nim tak, pierwsze słowa, Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Amen. Tu nie chodzi o to, że on był prorokiem, że on był specjalnie namaszczony. Eliasz był człowiekiem takim jak ty i ja. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy świętym kapłaństwem. I pomimo, że kiedy czytamy historię Eliasza, to czasami mówimy, wow, z czego on dokonał. Ale Słowo Boże mówi, Eliasz był człowiekiem taki jak każdy z nas. Jeżeli masz o sobie mniemanie, że jesteś bardzo mały, a Eliasz, nie wiem, kimś wyjątkowym, to uwierz Bożemu Słowu. Bo Boże Słowo mówi, że Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Co to znaczy? To znaczy, że możesz iść jego śladami, że możesz robić to, do czego Bóg cię powoływał w taki sam sposób jak Eliasz, ale też są zagrożenia, że możesz przeżywać takie załamanie i taki problem i taką depresję duchową, jak przeżywał Eliasz. Dlatego, że był taki jak my. I my też nie jesteśmy cyborgami, my też nie jesteśmy maszynami, które cały czas, wiecie, idą i produkują, tylko przychodzi też moment, że nasze ciała słabną, że nasze duszewne rzeczy się odzywają, że okoliczności napierają i możemy się znaleźć w swoim duchowej jaskini. I to nie jest to, że stracimy zbawienie i to nie jest to, że Bóg się na nas obrazi. Ale to nie jest miejsce, gdzie Bóg może cię popchnąć dalej. On cię musi pierwsze wyprowadzić z tej jaskini, ale miejscem wyprowadzenia z jaskini jest miejsce przebywania w Bożej obecności na górze. Amen? Amen. Więc Eliasz był człowiekiem takim jak my, albo
odwróćmy to, my jesteśmy ludźmi takimi jak Eliasz. Powiedzmy to głośno. My jesteśmy ludźmi takimi jak Eliasz. My jesteśmy ludźmi takimi jak Eliasz. Więc przykład Samuela, dlaczego akurat te dwie historie tutaj przytoczyłem? Przykład Samuela pokazuje nam o przełamaniu w Bożej obecności odstępczej religii, którą on zastał po Helim. Natomiast przykład Eliasza pokazuje nam przełamanie uśpionego momentu naszego życia duchowego, który może się każdemu zdarzyć i pewnie nieraz się zdarza. Więc oba przykłady mówią o zmianie w oparciu o znajdowaniu się w Bożej obecności. Jak więc dzisiaj my możemy siebie zachęcać albo wzmacniać do tego, żebyśmy się znajdowali w Bożej obecności, bo może to jest taki temat, który pachnie jakimś takimi ogólnikami. I parę myśli takich, które wyczytałem w Bożym Słowie, które będą nas na pewno przyprowadzały bliżej Bożej obecności. Wiecie, ja nie mam takiego rozwiązania, żebym powiedział, zrób to i to i to i znajdziesz się w tamtym miejscu. Ja nie mam takiego rozwiązania dla swojego życia, więc nie jestem w stanie podać go dla was, ale jestem w stanie czytać Boże Słowo z wiarą i wyszukiwać sytuacje i miejsca, które nas przyprowadzają bliżej Bożej obecności. Jak blisko to będzie, jak szybko to będzie, będzie zależało od ciebie i ode mnie. I od naszej determinacji. Tak jak na początku czytaliśmy w Jeremiaszu, że kiedy będziemy go szukać. Jak go szukać? Szczerze, z całego serca. A więc pierwsza cecha, że ludźmi jego obecności będą ludzie głodnego ducha. I to jest myśl, która znajduje się w Ewangelii Mateusza 5:3 i znamy to. Natomiast problemem jest to, że tłumaczenia podają różne wersje tego wersetu. Mi najbardziej podoba się Biblia Gdańska w tym momencie, bo tam jest napisane, że bogaci będą ci, którzy są ubodzy, żebrzący u ducha, ubodzy w duchu. Jeżeli masz świadomość, że masz mało po obecności Ducha Świętego, ja to tłumaczę sobie, jeżeli mamy świadomość, że mamy mało obecności Ducha Świętego, potrzebujemy więcej i będziemy się modlić o więcej, bo wiemy, że jest więcej i wiemy, że Bóg chce to dawać, to jest ten stan, który jest tutaj zapisany i że będziesz ubogacony Bożą obecnością. A więc Mateusz 5:3, bogaci, żebrzący u ducha, ubodzy w duchu, w zależności, które tłumaczenie sobie weźmiemy. Ale chodzi o to, o świadomość, że potrzebujesz obecności Ducha Świętego więcej. Ilekolwiek byś miał, cokolwiek byś doznał, to i tak jest dopiero początek. Dlatego odpowiedziałem na początku, że Boża obecność jest progresywna. Ona będzie postępowała i ona chce postępować. Tylko głodni, dlaczego to mówię, tylko głodni mogą być nasyceni. Zgodzimy się, że człowiek syty Bożej obecności nie jest w stanie już być bardziej nasycony. Wręcz powiem, że to jest bardzo zły stan. Człowiek syty już więcej w sobie nie zaabsorbuje. Ale głodni będą nakarmieni, a głodni będą namaszczeni. A więc ludzie głodnego ducha będą zdobywać Bożą obecność. Druga myśl, czciciele Jego imienia. Wiecie, tutaj te słowa, które są używane zamiennie, czasami też mogą się nam podobać. Nie, mi się najbardziej podoba słowo, którego rzadko używamy z powodu jakiegoś tam, nie wiem, odnośników być może złych. Adoracja. Adoracja Bożego imienia. To jest słowo, które mi się bardzo podoba, dlatego że jego łacińska odpowiednik to jest oddawanie czci i uwielbienia. To jest adoracja. To dokładnie słownik łaciński mówi. Oddawanie czci i uwielbienia. Adoracja przysługuje tylko Bogu. I to mówi słownik. To nie jest. Czasami się zdarza, że słyszymy o adoracji jakichś przedmiotów, obrazów i to jest bałwochwalstwo. Ale prawdziwa adoracja, nie możemy tego słowa wykreślać, prawdziwa adoracja przysługuje tylko Bogu w Trójcy, Najwyższemu naszemu Stwórcy i Odkupicielowi, który sam jeden powinien oddawać
odbierać od nas chwałę. A Boże Słowo mówi w innym miejscu, że Bóg jest zazdrosny. On jest zazdrosny o swoją chwałę. Więc jeżeli jesteśmy w stanie adorować Jego imię, wywyższać Go, właśnie to, co było, to, co wspominałem wcześniej, mówić Mu, jaki jest dobry, mówić, jaki jest potężny, pomimo, że okoliczności może nas do tego nie zachęcać, to to będzie adoracja. Czciciele Jego imienia. Nie możemy się tu mijać z oddawaniem czci. Nie możemy zapominać. Nie każde śpiewanie będzie adoracją. Nie każda modlitwa będzie adoracją. Wiecie, Eliasz w jaskini się modlił. Tam była modlitwa. On mówił do Boga, tak? Tylko mówił rzeczy, które Boga w tym momencie nie interesowały. Tak, on mówił, że Panie Boże, zostałem ja sam, wszyscy nalegają. To była modlitwa, bo to była rozmowa z Bogiem Eliasza. Tylko ona nic nie wnosiła. Co więcej, ona się w ogóle mijała z Bożą wolą. Wiecie o tym, że modlitwa się może mijać z Bożą wolą? Że możemy mówić po swojemu, ale to będzie, nie będzie dotykało Bożego serca. Więc lepiej przychodzić do Boga i nie mówić Mu o naszych problemach, o naszych sprawach, dlatego że On już wszystko wie. Lepiej Mu mówić, Panie, jaki jesteś duży, jaki jesteś potężny, jaka jest cudowna Twoja chwała. To jest adoracja, więc czciciele Jego imienia. Zresztą w Nowym Testamencie Jezus to potwierdził, kiedy rozmawiał z Samarytanką. On powiedział, że Bóg, mój Ojciec, poszukuje kogo? Tam to jest dokładnie napisane. Czcicieli. Nie ludzi mówiących, śpiewających, modlących się. On poszukuje czcicieli. Przychodzą czasy, że ani tam na górze w Samarii, ani w Jerozolimie, ale w duchu i prawdzie Bóg powołuje, poszukuje sobie czcicieli. To jest zachęcenie dla mnie i dla ciebie. Kolejna myśl. Ludzie uniżeni przed Jego obecnością. Kiedy masz świadomość, przed kim stoisz, kiedy masz świadomość, kto zasiada na tronie, to jedyną pozycją jest uniżenie. Ludzie, dalej możemy jechać, ludzie mający oczekiwania, że Bóg zaszczyci ich swoją obecnością. I słuchajcie, mający oczekiwania, to mnie bardzo dotyka, że możemy już być tak przesiąknięci naszymi religijnymi sprawami, że tak naprawdę niczego nie oczekujemy specjalnego. Przyszliśmy na nabożeństwo, no jest fajnie, pośpiewaliśmy, złożyliśmy ofiarę, posłuchamy, co prelegent ma do mówienia, ale czy oczekujemy? Czy oczekujemy, że to słowo dzisiaj coś w nas zmieni? Czy oczekujemy Bożego działania? Czy oczekujemy, czy masz, bracie i siostro, dzisiaj oczekiwanie, że Słowo Boże może zmienić twoje życie? Bo może żeśmy się już tak przyzwyczaili, już wszystko żeśmy słyszeli, przecież to już było mówione, nic nowego, trochę podrasowane na inną wersję. Więc ludzie mający oczekiwania, że Bóg ich zaszczyci, w końcu doczekają Bożej obecności w nadnaturalny sposób. To jest moja interpretacja. Wiecie, mam taki obraz, kiedy oglądamy jakieś dzienniki i tam widzimy jakąś relację, że ktoś w jakiejś delegacji przyjechał, jakaś głowa państwa do jakiegoś państwa. Zazwyczaj jest taki obraz, że stoi samolot, z którego ktoś ma wyjść, jeszcze nie wyszedł i jest taki czerwony dywan i jest orkiestra. Wiecie, co oni robią? Oczekują. Oni wszyscy stoją na baczność i oczekują. A prezydent jeszcze tam na przykład, nie wiem, amerykański jeszcze się przebiera albo jeszcze drzemie, bo była ciężka podróż. Ale oni oczekują. Jest dywan rozwinięty, jest orkiestra, wszyscy z kwiatami i oni nie wiedzą, czy to będzie 5 minut, 15 minut, pół godziny. Oni oczekują. Tam nie ma, żeby ktoś zadzwonił, otwórz już te drzwi się muszą w pewnym momencie samolotu otworzyć. Ale oni oczekują. Oni tam są po to, żeby oczekiwać. Więc moje pytanie dzisiaj jest, czy my oczekujemy? Czy kiedy przychodzimy na nabożeństwo we wtorek, czy w niedzielę, czy na modlitwę, czy oczekujemy? Czy przyszliśmy tutaj z konkretnym oczekiwaniem? Psalm 22 mówi, że Bóg zamieszkuje w chwałach swojego ludu, a
Jezus obiecał, że ja z wami pozostanę już do końca świata. To nie są stwierdzenia, które się wykluczają. To są inne poziomy Jego obecności. Jezus mówi, będę z wami do końca świata. A Bóg mówi, ja zamieszkuję w chwałach, czyli nie wszędzie, nie w każdym czasie, nie w każdym miejscu, w chwałach mojego ludu. Dokładnie tam jest napisane, będę przebywał, po hebrajsku, będę przebywał w chwałach mojego ludu. Będę zasiadać na tronie w chwałach mojego ludu. Kiedy to jest możliwe? Kiedy Bóg będzie miał tron. Kiedy ten dywan, wiecie, z tymi kwiatami przy samolocie nie byłby rozwinięty, to ja nie jestem przekonany, że ten samolot by nie nawrócił i powiedział, no sorry, ale tutaj nie ma protokołu, nie ma zaszczytów, nikt mnie nie oczekuje, chcą mnie poniżyć. Odlatujemy. Bóg zasiada na tronie w chwałach swojego ludu, ale ten tron musi zostać zbudowany przez nasze uwielbienie, przez nasze oczekiwanie, że On jest, że pragniemy, że czekamy, że Jego obecność jest dla nas ważna. Ludzie, dalszy punkt, ludzie darzący Jego imię szacunkiem. I to może się wydać oczywiste, no przecież każdy darzy Boga szacunkiem, ale chciałem zwrócić tutaj na dwa aspekty uwagę, że czasami mówimy do Boga tato, ojcze, ale czasami musimy uznawać Jego świętość. I to są różne stany tego samego Boga. Natomiast nam może się zdarzyć, że mamy przesunięcie w którąś stronę. Mówimy tato, kochany, wszystko i to jest prawda, ale jesteśmy w takiej relacji ojcowskiej, że zapominamy o Jego świętości. Albo może być odwrotnie, że Bóg jest dla nas tak bardzo święty, że przez to staje się odległy, bo czujemy się niegodni i nie doznajemy tego, że On jest Abba Ojcze. Dwa stany Jego obecności w nas. Świętość, która się należy tylko Bogu i ojcostwo, które mamy przez Jezusa. Ten sam Bóg, dwa różne stany występują równolegle. I tego musimy być świadomi. Więc ludzie darzący Jego imię szacunkiem, ludzie czerpiący pokarm z Jego słowa. I tu się nie będę rozwijał, dlatego że to najczęściej o tym mówimy. Ludzie czerpiący pokarm z Jego słowa. Kiedy Słowo Boże jest Twoim pokarmem, Ty się przybliżasz do Boga. Z przyczyn tego, że najczęściej mówimy o tym, więc możemy dalej się przesunąć. Ludzie czyniący jedność wśród Jego ludu. Czyli bazowanie nad tym, że wszyscy jesteśmy odkupieni krwią Jezusa Chrystusa. Wszyscy nowo nawróceni. Czasami mamy takie, wiecie, tendencje do sekciarstwa. Tak? To jest nasz Kościół, tu jest nasza granica. Następny Kościół czy zbór, o, nie wiadomo, co tam się dzieje i tak dalej. Ale prawda jest taka, że każdy wierzący potrzebuje dokładnie takiej samej ilości łaski i takiej samej ilości krwi Jezusa Chrystusa. Czy to będzie pastor, czy to będzie, przepraszam, pijak, który się wczoraj nawrócił. To może zastanówcie się nad tym. Krwi Jezusa Chrystusa każdy potrzebuje dokładnie tyle samo. Różnica jest w tym, że pastor posługuje, bo ma dary i jest namaszczony do tego i tak dalej. Ale do odkupienia, do życia z Jezusem Chrystusem każdy z nas potrzebuje dokładnie tyle samo krwi Jezusa Chrystusa. Więc ludzie czyniący jedność, bo są ludzie, którzy nie czynią jedności. Ale ja mówię, że ludzie czyniący jedność wśród Jego ludu. Kolejny punkt, ludzie respektujący porządek i autorytet i namaszczenie w Kościele. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi, to Bóg ustanowił. Wiecie, czasami jest tak, że no pewne rzeczy nam się podobają, inne nam się nie podobają. To jest takie bardzo ludzkie, tak? Ten nam się może podobać, a ten nam się może nie podobać. Do tego lubimy, a do tego mamy jakieś tam zastrzeżenia, że nie powinien być tutaj z przodu. Być może to dotyczy jakichś osób. Ale Bóg ustanowił ludzi w Kościele.
I to nie jest kwestia, czy mi się to podoba, czy nie, czy ja lubię, czy nie. Ja szanuję Boży porządek, autorytety i namaszczenie w Kościele. Czy mi się to podoba, czy mam zastrzeżenia, czy lubię, czy nie lubię. To jest cielesność. Słowo Boże mówi, Bóg ustanowił. To Bóg ustanowił i tego nie ruszamy. I ostatni z tych punktów, ludzie biorący autorytet dany przez Jego Syna. Przez autorytet Jezusa Chrystusa. I to też, co ogłaszaliśmy na początku w tej modlitwie. Bierzemy autorytet ze względu, że Bóg ma wszelką moc. A jeżeli Bóg ma wszelką moc, a Tobie dał królestwo, Tobie dał klucze królestwa, tak jak do Piotra powiedział, daje Ci królestwo, cokolwiek będzie związane, cokolwiek zwiążesz, będzie związane, cokolwiek rozwiążesz, będzie rozwiązane. To jest branie autorytetu nad sprawami. I czasami nam się może wydawać, że ta sprawa mnie przerasta, ta choroba mnie przerasta, ten problem mnie przerasta, to jest za duże, to jest za ciężkie, ale ja biorę ten autorytet i zaczynam ogłaszać. Coś się zmienia? Nic się nie zmienia. Ja to ogłaszam dalej, aż zobaczę zmianę. Dlatego, że pierwsze idzie słowo wiary, a potem przychodzą zmiany w realności tego, co nas otacza. A więc ludzie biorący autorytet dany przez Jego Syna w imieniu Jezusa. Dlatego, że pod Jego stopy wszystko zostało złożone. Więc kiedy pomyślimy sobie o tym, cóż nas blokuje, żeby chcieć jeszcze więcej, żeby jeszcze więcej właśnie Jego obecności, jeszcze więcej tych prawd mogło się manifestować w naszym życiu. Ewangelia Jana 3,34 zachęca nas do tego. Ewangelia Jana 3,34, będziemy teraz wyświetlać ten werset. Bóg daje ducha w limicie? Malutko daje tego ducha? Bez miary. Bez miary. A czasami się zachowujemy, jakby to było, wiecie, reglamentowane. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, kiedy pamiętam kartki za komunizmu i tam dostałeś w sklepie tylko tyle, ile przyszedłeś i tam przybijali ci pieczątkę, kilo cukru i do widzenia, widzimy się w przyszłym miesiącu. Ale Bóg taki nie jest. Tak było kiedyś. Ci starsi z nas to będą pamiętać. Były kartki na cukier, mięso, mleko, nie wiem, słodycze, buty chyba nawet i wszystko inne. Dlatego, że był limit. Ale Bóg daje ducha bez miary. Co to znaczy? Że nigdy nie ma dość. Jest taka cudowna pieśń. Nigdy nie mam dość Twojej obecności. Bóg daje ducha bez miary. Więc dlaczego my czasami chcemy Ducha Świętego reglamentować? Mówiąc, to już znam, to już widziałem, nic specjalnego więcej nie oczekuję. Już wszystkie możliwości, wszystkie już poruszenia duchowe na przestrzeni ostatnich 50 lat w moim życiu, ja już wszystko widziałem i to wszystko już nie jest mi obce. Ale ducha daje Bóg bez miary, świeżego ducha. I chce Cię dzisiaj zaskoczyć Jego poziomem. I dlatego też myślę, że w księdze Sofoniasza zostały zapisane takie słowa ostrzeżenia i tu są takie bardzo dotykające nas słowa ostrzeżenia. Gdy przyjdzie ten czas, przeszukam Jerozolimę przy świetle lamp i ukażę siedzących drętwo nad resztkami wina, myślących w swoim sercu. Nie uczyni Pan nic dobrego, ani też nic złego. Jak świat istniał, tak będzie istniał. Jak woda w Wiśle płynie, tak będzie dalej płynąć. Nic się nie zmieni. Wiecie, to jest coś, co może nam zagrażać. I tutaj piszę nad resztkami wina, ale ja tutaj widzę przenośnię duchową, że można wejść w taki stan otępienia, że będę uważał, że już wszystko widziałem, że Pan nie uczyni nic, bo już wszystko było zrobione. Nie uczyni nic dobrego, nic złego. Nic się nie zmieni. I zauważcie, że tutaj nawet nie jest powiedziane, że ci goście, których Bóg znalazł, to mówili. Oni w swoim sercu tak pomyśleli. Oni nawet nic może nie powiedzieli. W swoim sercu, głęboko w sercu, nawet nie wypowiedzieli jakichś myśli. W swoim sercu nie uczyni Pan nic do tego. Poziom niewiary zdominował ich całkowicie. Pomimo, że Boga znali, bo się o Nim wypowiadali. To nie są ludzie, którzy nie znali Boga. To nie byli ludzie z innego przymierza. Oni znali Boga, bo się wypowiadali, ale byli w takim stanie, że już nic nie oczekiwali, bo już wszystko było,
już nie mam oczekiwań i już jestem tak dociążony wszystkimi sytuacjami, że byle tylko przetrwać do pochwycenia. A Bóg się rozprawia z takim myśleniem. A Bóg chce dzisiaj ciebie i mnie zaskoczyć, dlatego że On daje ducha bez miary. I On chce dzisiaj wylewać w XXI wieku, tu w Ustroniu i w każdym innym miejscu, gdzie widzi swój naród ludzi wierzących. On chce wylewać swojego ducha w sposób szczególny. I wiecie, że coraz więcej jest takich drobniutkich sygnałów. Ja nie mówię, że gdzieś przychodzą w Polsce, bo jeszcze nie było fali przebudzenia, ale są drobne sytuacje, kiedy duch zaczyna zaskakiwać ludzi. I Kościół zawsze się zachowuje w dwójnasób. To nie może być Bóg, bo Bóg taki nie jest. A drudzy mówią, my jesteśmy głodni Boga, my chcemy więcej. Kiedy Eliasz siedział w jaskini i wyszedł, i jest ten moment spotkania z Bogiem, tam jest napisane, że przyszło trzęsienie ziemi, wiecie, były ognie, skały odlatywały, ale w tym nie było Boga. Ale co to znaczy? Że różne manifestacje mogą się przydarzyć. Dlatego, że kiedy przychodzi świętość Boga, to natura reaguje, to świat musi reagować. Ale w tym nie było Boga. Ale czy to znaczy, że to było złe? Nie, bo to towarzyszyło. Natomiast głos cichy, który mówił do serca i którego nie możesz zignorować ani ty, ani ja, był cichym głosem, który mówił do twojego wnętrza. Natomiast to, co się działo dookoła, to były... Wiecie, nie wiem, ucieklibyśmy dzisiaj być może z tego miejsca, gdyby tu zaczęło walić ogniem, trzaskać kamieniami i wszystko się trząść. Ale to był Bóg, On przechodził. Tylko to nie była Jego istota. Jego istota była w cichym głosie, który mówił do serca. I wiecie, i do tego chcę dzisiaj zaapelować, żebyś była wyczulona na cichy Boży głos, który będzie mówił do ciebie. A jeżeli nie masz go, nie doświadczasz go, to żebyś go szukała z całego swojego serca, bo Bóg chce objawiać się w nowy sposób. I na końcu przeczytam Psalm 24, 3, 3, 6, wersety, które mówią tak. Kto więc będzie mógł wstąpić na górę Pana? Kto będzie mógł stanąć w Jego świętym miejscu? Ten, kto ma niewinne dłonie, czyste serce, kto w swoich pragnieniach nie goni za marnością i ten, kto nie składa przysięgi bez pokrycia. Takiemu człowiekowi Pan pobłogosławi. Zapewni sprawiedliwość Bóg jego zbawienia. Takie też ma być pokolenie. Takie ma być nasze pokolenie. Tych, którzy go szukają. Którzy pragną doświadczać bliskości Boga Jakuba. Do jakiego pokolenia my należymy? Szukającego, pragnącego doświadczać Bożego dotyku, Bożej bliskości, Boga Jakuba? Czy pokolenie, które będzie się działo, już się nic nie wydarzy, bo już wszystko było i to wszystko będzie trwać? Tą odpowiedź zostawiam dla każdego z nas. To jest temat, który bardzo mnie poruszył i wiele sobie musiałem sam odpowiedzieć na te pytania. I zachęcam każdego, żeby przemyślał, przeczytał te fragmenty, zastanowił się, ale przede wszystkim w modlitwie, żeby stanął przed Bogiem. Żebym znajdował się, abym znajdowała się w miejscu Bożego objawienia głosu, nie Bożej pracy. Bo oczywiście, że pracy mamy dużo i Kościół potrzebuje i Bóg, Królestwo Boże potrzebuje naszej pracy. Ale jeżeli damy się tej pracy zdominować, to możemy utracić świeżość Jego obecności. A wtedy przychodzi frustracja, wtedy przychodzi depresja duchowa, wtedy przychodzi załamanie, nawet fizyczne, bo wszyscy jesteśmy przeciążeni. Ale kiedy przychodzi miejsce Bożej obecności, tak jak Samuel, tak jak Eliasz, doznajemy odnowy duchowej, odnowy moralnej, odnowy służby i odnowy fizycznej.